Was na kolejny odcinek na moim kanale, w którym gramy i dziś sprawdzę swoją wiedzę w kultowym programie, jakim są milionerzy. Tak naprawdę chciałabym sprawdzić, czy nadawałabym się do jakiegokolwiek programu telewizyjnego i czy moja wiedza jest na tyle wszechstronna, że sobie bym poradziła. Także musicie koniecznie trzymać za mnie kciuki i musimy sprawdzić, czy uda mi się dzisiaj, słuchajcie, wygrać milion. Także grajcie razem ze mną, odpowiadajcie szybciutko w komentarzu na wszystkie pytania, które będą pojawiały się tutaj w grze. Zostawiajcie oczywiście kciukasy do góry, no i zaczynamy wielką rozgrywkę w programie milion. Nowa gra. No i mamy 12 pytań do miliona. Pierwsze pytanie jest za 500 zł. Który z podanych nominałów banknotów nie znajduje się w obiegu? No i to pytanie będzie bardzo proste, bo nie znajduje się na pewno 300 zł. No i tutaj mamy od razu na zielono. No i zobaczcie, piękna droga do miliona przed nami. Fajnie tutaj jest, bo są cztery koła ratunkowe. Zamiana pytania, publiczność, telefon do przyjaciela i jakiś minus 2. Aha, czyli pół na pół. Czyli są jakby, jest jedno koło więcej niż w standardowym programie. I mamy kolejne. Który z piosenkarzy wymienionych poniżej nie należał do zespołu The Beatles? O matko. Tutaj już będą, słuchajcie, schody, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale było ich chyba czterech. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że John Lennon raczej tak. Paul McCartney też. Teraz mam problem, czy Ringo Starr, czy Jimmy Page. Ringo Starr też chyba był. No i to jest właśnie problem milionerów, że te pytania są tak skonstruowane, że niezależnie od wieku tak naprawdę dużo, dużo trzeba wiedzieć. Więc okej, strzelam troszeczkę tutaj, mimo tego, że to jest pytanie dopiero za 1000 zł. Czy dobrze strzelę? Jest! Dobrze! Jimmy Page! No i mamy pytanie za 1000 zł zaliczone, mamy teraz za 2000. No i teraz popularny serial Słoneczny Patrol opowiada historię. No tutaj totalnie bym zrobiła gafę, jakbym nie wiedziała, bo to serial tak naprawdę mojego dzieciństwa, wielka historia na plaży. Słoneczny Patrol to historia ratowników. Pamiętam doskonale. I tutaj mamy kolejną dobrą odpowiedź. Uwaga, uwaga, kolejne pytanie. Za 5000. Który koń jest największy? O matko! Polski koń zimnokrwisty, koń ardeński? Nie mam zielonego pojęcia, który to jest. Shir czy koń czystej krwi arabskiej? O matko! Na szczęście tutaj nie mam jakby limitowanego czasu na udzielenie odpowiedzi. Naprawdę mam problem, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że będę musiała wziąć jakieś koło. No dobra, może publiczność. Ojej, aż 75% publiczności wiedziało, że to C, więc ja chyba jestem jakaś niedoinformowana. Shire to największy koń. No dobra, niech będzie. Lecimy dalej. Z jakim sportem kojarzony jest Paweł Fajdek? Czy coś mówi to nazwisko? Sprint, maraton, rzut młotem czy trójskok? Na pewno to jest lekkoatleta. Wydaje mi się, że on chyba rzuca młotem. No i chyba nic innego nie wymyślę, więc zaznaczam tą odpowiedź. Jest! Dobrze! Słuchajcie, to już piąte pytanie za mną. Przede mną szóste, czyli półmetek. No i teraz kolejne pytanie. Wow, to już jest pytanie za 20 tysięcy złotych. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ja bym chciała, żeby to faktycznie było naprawdę, że tutaj ktoś mi wypłaci te pieniądze po tej grze. No ale niestety, tak nie będzie. W jakim kraju znajduje się Nicea? W Hiszpanii, we Francji, we Włoszech czy w Portugalii? No i to jest na pewno miasto we Francji, położone chyba nad samym morzem. To jest Lazurowe Wybrzeże, tak mi się kojarzy. Więc zaznaczam we Francji. Jest, dobrze, moja intuicja mnie nie myliła. I mamy pytanie za 40 tysięcy. I teraz w normalnym programie jest to pytanie za sumę gwarantowaną, a nie wiem, jak jest tutaj. Jak nazywa się żona kreskówkowego Shreka? No to jest bardzo proste. Chyba nie ma tutaj wśród Was nikogo, kto nie oglądałby Shreka. To na pewno chodzi o Fionę. Uwaga, uwaga. Jest, zielone, czyli Fiona.
mamy kolejne pytanie, tym razem za 75 tysięcy. I teraz, z jakimi krajami graniczy województwo dolnośląskie? Z Niemcami i Czechami, tylko Czechami, tylko Niemcami i Czechami i Słowacją. O matko. Dobra, poczekajcie, muszę się zastanowić. Województwo dolnośląskie. No jak sama nazwa wskazuje, ono jest na dole mapy i ja dokładnie wiem, gdzie ono leży, ale jaki tam jest kraj i z czym oni graniczą? Z Czechami na pewno, bo tam są góry. Z Czechami na pewno, ale tam jest ten też taki pyciek taki wystający. Ja nie wiem, czy ten pyciek właśnie to nie są już Niemcy. Matko! Dobra, słuchajcie, żeby nie zmarnować szansy na wygranie, to ja po prostu zadzwonię do przyjaciela. Dobrze. Mój przyjaciel to Albert Einstein. Widzicie po miniaturce? Ale jaja, słuchajcie, jakich ja mam przyjaciół. Nawet sobie nie zdawałam sprawy, że mam takich mądrych przyjaciół w swoim gronie. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaufać intuicji mojego przyjaciela i zaznaczyć odpowiedź A. Oby była dobra, please. Dobrze. Tak też mi się wydawało, że właśnie ten cypek, co tam wystaje, to już też są Niemcy. Niemcy. Ej, słuchajcie, to już jest pytanie za 125 tysięcy złotych. Ja jestem pewna, że jak gram sobie tutaj z Wami, tak totalnie na luzie, to jakby sobie poradzę i idzie mi całkiem nieźle, ale wyobrażacie sobie siedzieć tam na tym fotelu i się tak stresować, to jest po prostu paraliżujące. Ja podejrzewam, że nie wiedziałabym, siedząc na tamtym fotelu, ile to jest 2 razy 2. Ale być może ktoś z Waszej rodziny, z Waszych znajomych, Waszych wujków, cioć, nie wiem, babci, dziadków, być może ktoś był kiedyś w jakimś programie telewizyjnym, więc jeśli tak, to podzielcie się ze mną tą historią. Czekam na wszystkie komentarze z tym związane. Dobra, lecimy dalej. Pytanie za 125 tysięcy to był maj, pachniała Saska Kępa. W jakiej piosence Maryli Rodowicz? To był maj. Aha, czyli to jest jakby tekst. Powiem szczerze, że ja byłam przekonana, że to jest tytuł. To był maj. Maryla Rodowicz. Baśka nie, Tereska nie. I teraz Małgośka, Kaśka nie. Kaśka chyba też nie. To była chyba Małgośka. Dobra, zaznaczamy. Jest! Dobrze! Na zielono! Słuchajcie, zostały 3 pytania do miliona. Wow, 250 tysięcy, to już jest 10. pytanie. No i teraz już pewnie zaczną się schody. Mircea Eliade określiła człowieka jako homo incipiens, homo religiosus, homo, nawet nie mogę tego przeczytać, oeconomicus i homo sovieticus. O matko! No nie będę jakby ukrywała, że tu wszystkie te wrażenia są troszeczkę obce, ale w związku z tym, że incipiens, no raczej nie, o economicus to co, ekonomia, sovieticus to co, sowiecki, wydaje mi się, że tu bardziej będzie gdzieś tam w kwestii religii. Dobra, zaznaczamy B, nie wiesz gdzie, strzelaj w B. Dobrze, udało się. I teraz pytanie za 500 tysięcy złotych. To już jest 11. pytanie. Uwaga, pełne skupienie. Jaka drużyna piłkarska jako pierwsza zdobyła La Decime? La Decima, czyli to jest chyba jakiś taki tytuł finału Ligi Mistrzów, tak mi się coś kojarzy. I kto był jako pierwszy? Pewnie Real Madryt, ale ja nie jestem pewna, więc biorę pół na pół. Real Madryt, czy Borussia Dortmund? Dobra, no kto pierwszy? Kurczę, no... Możecie mi teraz przy okazji dać znać, komu kibicujecie tak naprawdę. Wydaje mi się, że to Real. Dobra, strzelam. Jezu, żebym nie przegrała. Jest! Dobra, jest na zielono! Ale aż mi się, słuchajcie, gorąco zrobiło. No i mamy ten historyczny moment. To już właśnie teraz. Pytanie za milion złotych. W którym roku urodził się Michael Jordan? Pamiętajcie, że mamy jeszcze jedno koło ratunkowe, bo tak naprawdę możemy
zmienić to pytanie, ale ja chyba nie będę go zmieniała, bo wydaje mi się, że znam odpowiedź. Chyba 3 lata temu, dwa lata temu chyba czytałam jakiś artykuł, że ledwo co skończył 55 lat. Poczekajcie, 55, czy to będzie 60? 60, teraz mamy 2022, chyba 63, tak mi się wydaje. Dobra, już teraz nie pozostaje mi nic innego jak strzelić, ponieważ zawsze mogę trafić gorzej. I tu będzie wtedy lipa, jak zmienię pytanie i będzie coś trudniejszego. To co zaznaczać, czy nie zaznaczać? Dobra, zaznaczamy. Uwaga, 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 uwaga. Yeah! No nie wierzę, udało się. Zobaczcie, jakie pieniądze lecą z nieba. Szkoda, że tylko 20, skoro wygrałam milion. Przecież wygrałam 1 000 000 złotych, tu powinien być 1 000 000 i jakiś czek do wydrukowania. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że pójdzie tak dobrze, bo jednak mimo wszystko presja tego, że to było nagranie, jakby robiłam to z Wami, można powiedzieć, że na żywo. Ale udało się. Pytania w miarę mi przypasowały, co niektóre strzelałam, ale jak widać celnie, czyli wydaje mi się, że nadaje się do jakiegoś programu, także chyba spróbuję tego swojego szczęścia i może się kiedyś gdzieś zgłoszę. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek. Czekam na wszystkie łapeczki do góry, no i oczywiście na miłe komentarze, na które zawsze staram się odpisywać. Do zobaczenia już jutro. Pa, pa!